Ja uważam, że jeżeli trenujesz, ale również jesteś na redukcji, czyli po prostu chcesz schudnąć, to najlepiej byłoby trzymać się takiego ketogenicznego makro, nie podnosząc węglowodanów, chociaż oczywiście podnosimy białko, bo nie trzymamy białka na poziomie 15%, tak jak podczas ketoadaptacji. Keto wtorek, odcinek 71. Cześć, z tej strony ja, Anna Sarwa, trenerka zdrowia. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co jeść okołotreningowo i czy węglowodany rzeczywiście, jeżeli jesteśmy w ketozie, są nam potrzebne po treningu. Zapraszam! To, że węglowodany są nam niezbędne po treningach, szczególnie siłowych, jest po prostu taką prawdą, prawdziwą, którą bardzo często możemy usłyszeć. Rzeczywiście nasz organizm potrzebuje tych węglowodanów, potrzebuje energii z nich, szczególnie po treningach intensywnych, po treningach siłowych, i to jest fakt. Natomiast, tak jak już mówiłam Wam w tej serii dotyczącej treningu, niekoniecznie potrzebuję tych węglowodanów z diety, ponieważ zarówno węglowodany, jak i tłuszcze składają się z atomów węgla. Kwasy tłuszczowe również mają w sobie atomy węgla i, jak pokazują badania, nasz organizm potrafi bardzo pięknie pozyskać sobie glukozę z tkanki tłuszczowej i z tłuszczu, który dostarczamy. Również oczywiście z białek, i to jest glukoneogeneza, ale także z tłuszczu. Doktor Wolek robił badania, mówiłam już o nich w poprzednich filmach, na sportowcach wytrzymałościowych, maratończykach, którzy podczas startu biegu mieli, i ci, którzy byli w ketozie, i ci, którzy nie byli w ketozie, mieli taki sam poziom glikogenu mięśniowego. Oczywiście ten poziom glikogenu mięśniowego spada podczas wysiłku, natomiast grupa ketogeniczna dostawała po biegu shake ketogeniczny, grupa wysoko węglowodanowa dostawała taki normalny shake, gdzie były głównie węglowodany, i okazało się, że obydwie te grupy tak samo uzupełniały zapasy glikogenu mięśniowego po treningu. Także to jest jedno z badań, które obala tą teorię, że węglowodanów potrzebujemy z diety. Dr Wilson robił badania i na ludziach pod kątem treningu siłowego, i na szczurach, które biegały sobie na tych kołowrotkach i po prostu z dnia na dzień dodawano im obciążenie. Szczury ketogeniczne i ludzie ketogeniczni mieli również taki sam wzrost glikogenu mięśniowego po treningu, mimo że cały czas pozostawali na diecie ketogenicznej. Czy to oznacza, że nie możemy i w ogóle nie powinniśmy jeść węglowodanów okołotreningowo? Niekoniecznie. Ja uważam, że jeżeli trenujesz, ale również jesteś na redukcji, czyli po prostu chcesz schudnąć, to najlepiej byłoby trzymać się takiego ketogenicznego makro, nie podnosząc węglowodanów, chociaż oczywiście podnosimy białko, bo nie trzymamy białka na poziomie 15%, tak jak podczas ketoadaptacji, tylko nawet w okolicach 30%, a czasem wyżej. I nie bójcie się glukoneogenezy, ona nie wyrzuci Was z keto. Więc podnosimy białko, ale jeżeli chcemy redukować, to trzymamy węglowodany nisko, bo jak pokazują badania, regeneracja, siła rośnie, tkanka mięśniowa rośnie, również jak jesteśmy w ketozie, ale dodatkowo, jeżeli nie wypadamy z ketozy, czyli nie podnosimy węglowodanów, to spada nam tkanka tłuszczowa i to jest ta bardzo ważna różnica. Natomiast jeżeli jesteś osobą bardzo szczupłą, wysportowaną i dużo trenujesz i chcesz sobie podnieść węglowodany, albo jeżeli po prostu tych węglowodanów Ci brakuje, bo je lubisz i chcesz sobie zjeść banana po treningu, to węglowodany okołotreningowo nie powinny, oczywiście w odpowiedniej ilości, wyrzucić nas z keto. I tutaj już badanie doktora Joya, który podawał sportowcom właśnie okołotreningowo, oczywiście zaadaptowanym najpierw do ketozy, to jest bardzo ważne, żeby najpierw się zaadaptować, oni dostawali, i to w zależności od elastyczności metabolicznej, 10, 20, 30, 40 gramów węglowodanów
okołotreningowo, nie ma znaczenia, czy to jest przed, czy po, i pozostawali cały czas w ketozie. Natomiast jeden z moich podopiecznych jadł, nieraz mu się zdarzało zjeść Snickersa po bardzo intensywnym treningu, przygotowując się do maratonu, czy jakiegoś banana i inne rzeczy. I następnego dnia rano miał ciała ketonowe we krwi. Także to wszystko naprawdę jest bardzo indywidualna kwestia. Jeżeli czujesz, że brakuje Ci węgli, że po prostu nie masz siły i rzeczywiście przetestujesz różne strategie i okaże się, że węglowodany, ładowanie węglowodanów, czyli tak zwane TKD, Targeted Ketogenic Diet, czyli celowana dieta ketogeniczna, kiedy węglowodany wrzucamy okołotreningowo, jeżeli to Ci służy, no to dlaczego nie? Nieważne, czy zjemy przed treningiem posiłek, czy zjemy go po treningu, jakby nie ma to większego znaczenia, nasz organizm to po prostu ogarnie. To, co moim zdaniem właśnie w keto jest świetne, to to, że tak naprawdę Ty nie musisz jeść posiłku okołotreningowego, no bo jeżeli jakby masz dobrą kalorykę całodniową, to nic się nie stanie, jeżeli na spokojnie po prostu, nie wiem, idziesz na siłownię, robisz trening, czy robisz trening w domu, czy bardzo polecam, robisz trening, póki jest piękna pogoda na zewnątrz, jak nie ma pogody, to też nie jesteśmy z cukru i można trenować. I po prostu jesz dopiero później, po powrocie, wtedy kiedy czujesz już, że jesteś głodny, że twój układ trawienny znowu ma siłę, żeby zacząć funkcjonować. I po prostu jesz normalny posiłek. Nie jesteśmy uwiązani do noszenia ze sobą po prostu szejków, lunchboxów i jak to mówią, piersi z kurczaka, ryżu i brokuła po prostu w plecaku, żeby po prostu to wpieprzyć zaraz po treningu, bo coś się stanie. Na keto masz wolność. Dodatkowo pamiętajmy, że nasz organizm, jeżeli jesteśmy zaadaptowani do ketozy, to wykorzystuje energię z tłuszczu, czyli z ciał ketonowych. One stają się dla nas energią i on sobie świetnie potrafi o to zadbać. I o tym też już mówiłam, że my mamy jakieś 50-60 tysięcy kalorii w tkance tłuszczowej, nawet jeżeli jesteśmy szczupli, które nasz organizm może pozyskiwać. Dlatego właśnie sportowcy wytrzymałościowi, maratończycy, biegacze, jeżeli poprawnie zaadaptują się do keto, to nie muszą co chwilę podczas długich nawet biegów się zatrzymywać i wpieprzać jakichś batonów, bo mają energię z tłuszczu. To przejdźmy teraz do tego, co najlepiej byłoby jeść, oczywiście to zależy, ale co najlepiej jeść okołotreningowo. Najważniejszą rzeczą po treningu jest odpowiednia regeneracja. No bo sam trening polega na tym, że uszkadzamy sobie włókna mięśniowe, które poprzez to, że się uszkadzają, to później się nadbudowują i rosną. I w ten sposób jakby zyskujemy na masie mięśniowej. Tak zwane domsy, czyli te źle nazywane podobno zakwasy, to jest właśnie objaw tego, że potrzebujemy odpowiedniej regeneracji. I wbrew pozorom to nie węglowodany są nam potrzebne do tej regeneracji i do budowy włókien mięśniowych, tylko białka, a głównie te niezbędne aminokwasy BCAA, dlatego to jest bardzo dobry suplement dla sportowców, który można spokojnie również na keto suplementować, a szczególnie potrzebujemy leucyny. Leucyna jest tym aminokwasem, który pomaga nam właśnie regenerować się i zwiększać naszą masę mięśniową. Leucyna jest w dużej ilości w białku serwatkowym, dlatego również na keto, jeżeli chcesz zrobić sobie jakiś koktajl czy shake, to warto sięgać po białko serwatkowe. Te niezbędne aminokwasy, również leucyna, są także w mięsie i w rybie. Zobaczcie, w bardzo ketogenicznych rzeczach. I właśnie, nie wiem, robimy sobie powiedzmy na czczo trening, i możemy później dopiero zjeść normalny posiłek, który będzie posiłkiem tak naprawdę potreningowym, który będzie nas regenerował. Świetne są też jaja, kolejny ketogeniczny produkt. Możemy również, jeżeli macie taką potrzebę, że gdzieś idziecie, na przykład, że trening, nie wracacie później do domu, to można sobie po prostu wziąć orzechy, które też są, będą bardzo fajne około treningowo, czy masło orzechowe, które będzie lżej strawione przez nasz organizm i też doda nam więcej energii, ale pamiętajmy, że doda nam też sporo kalorii, więc tutaj no, trzeba rzeczywiście zrobić dobry trening, jeżeli jeszcze dodatkowo ponad naszą dzienne zapotrzebowanie kaloryczne dodajemy sobie masło orzechowe. Wracając do tych shake'ów, kolagen
również wspiera naszą odbudowę potreningową, więc jest bardzo dużo suplementów czy takich dodatków. Ja też polecałam Wam nieraz kolagen właśnie do kawy, który można sobie do kawy kuloodpornej dodać. On też będzie miał bardzo dobre działanie. Możemy korzystać z batonów proteinowych. Mówię tutaj teraz o tych ketogenicznych posiłkach okołotreningowych. Też jest coraz więcej tych pozycji na rynku, więc można po coś takiego sięgnąć. Świetnym doładowaniem też energii jest olej MCT, bo on jest średniołańcuchowy i trafia od razu do naszej wątroby i jest zamieniany na ciała ketonowe, na energię. Więc bardzo fajnie można sobie właśnie również suplementować olej MCT. No i niektórzy też sięgają po te egzogenne ciała ketonowe, które dodają nam takiej dodatkowej energii, jeżeli rzeczywiście mamy bardzo intensywny wysiłek, chcemy pozostawać w ketozie, no to również można z nich skorzystać. Polecam Wam, jeżeli nie macie czasu, naprawdę jest teraz bardzo dużo fajnych, gotowych już produktów. Natomiast nie korzystając z takich gotowych szejków, jeżeli chcemy coś takiego lekkostrawnego sobie zrobić, to na przykład bierzemy szklankę mleka roślinnego, mleko migdałowe, świetne również źródło wapnia, jedno awokado, które też będzie dobrym źródłem tłuszczu, dobrym źródłem białka, żółtko jaja, fantastycznie tutaj można sobie dorzucić surowe, łyżkę oleju MCT i właśnie na przykład dodatkowe źródło białka, jeżeli trening był intensywny, czyli na przykład to białko serwatkowe, tutaj mam jedną porcję tego białka serwatkowego. I jeżeli na przykład chcecie smak czekoladowy, to można sobie dodać kakao, które też będzie fajnym dodatkiem. I w ten sposób skomponowany shake, oczywiście jak ktoś chce, można to dosłodzić ksylitolem, erytrolem, czy nawet miodem, jeżeli mamy intensywny wysiłek i rzeczywiście będzie to około treningowo, to sobie to spalimy. Ale powiedzmy bez tego miodu, to mamy około 500 kalorii, kilokalorii, z czego właśnie mamy, tutaj akurat mi wyszło w tym wyliczeniu 44 gramy tłuszczu, 31 białka i 9 węglowodanów netto. Natomiast jeżeli chcesz doładować sobie więcej węglowodanów, to tak jak mówię, zjeść banana i tak dalej, to też nie bójmy się tego, a nawet jeżeli po treningu wywali nas z ketozy, no to za chwilę do tej ketozy sobie spokojnie wrócimy i to też jest okej, to wręcz jest czasem dobre dla naszego organizmu, dlatego żeby właśnie odpalić tą insulinę, trzustkę i żeby tam hormonalnie również się trochę zadziało. I moi drodzy, na koniec, naprawdę nie bójmy się treningu na ketozie. Wręcz ja uważam, że my mamy, będąc w keto, lepszy często trening. Dlaczego? Po pierwsze, ciała ketonowe, które krążą w naszym organizmie, one dają jakby taki sygnał do naszego organizmu, że nie ma węglowodanów, czyli spalaj tłuszcz, ale zachowaj mięśnie, zachowaj masę mięśniową. I dlatego właśnie nawet osoby, i to się bardzo często zdarza, trafiają do mnie osoby nietrenujące, które mówią, no przechodzą te adaptacje, pani Asiu, mam takie wrażenie, że no mimo, że nie trenuję, to ta sylwetka mi się zmienia, chudnę, ale tak mam więcej tych mięśni. Czy to możliwe? Właśnie możliwe, bo ketoza potrafi naprawdę wiele zdziałać dobrego dla nas. Poza tym, jeżeli jesteśmy w ketozie, mamy niski poziom glukozy we krwi, to nie wiem, czy wiecie, ale to indukuje, jakby powoduje, że wzrasta nam poziom adrenaliny, wzrasta nam poziom hormonu wzrostu, IGF-1. I to łącznie daje właśnie to, że spalamy tkankę tłuszczową efektywniej i że masa mięśniowa idzie nam w górę. Więc to jest kolejny plus tego, że mamy ciała ketonowe w organizmie. Także moim zdaniem warto próbować i eksperymentować, jeżeli już jesteśmy zaadaptowani do ketozy i po prostu sprawdzać, czy potrzebujesz rzeczywiście okołotreningowo dodać sobie więcej węglowodanów, czy lepiej się z tym czujesz, czy może jest to dla Ciebie trening plus ładowanie węglowodanów właśnie daje Ci tą możliwość, żeby być w ketozie. I to też jest jakby okej, tak? Jeżeli lubisz węgle, no to jakby dodając trening do swojego stylu życia, możemy w tej ketozie pozostawać. Więc na przykład bardzo dobrze sprawdza się trening na czczo, który nam właśnie wypłukuje ten glikogen. Jeżeli wieczorem zjesz więcej węgli, to następnego dnia rano zrób trening na czczo, szybciej wrócisz do ketozy. Jeżeli wiesz, że czeka Cię większa porcja węgli, bo idziesz po prostu na torta do cioci na imieniny czy urodziny, to właśnie może postarać się zwiększyć swoją aktywność i zrobić ten trening dodatkowo. Więc myślę, że trening i keto to jest naprawdę bardzo dobrana para.
czekam na Wasze zdanie na ten temat. Piszcie w komentarzach, nawet jak nie zdążę na bieżąco odpisywać na wszystkie, to naprawdę staram się wszystkie czytać, a też inni mogą z tego skorzystać, dlatego bardzo Wam za tą Waszą aktywność dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku za tydzień, w kolejnym Keto Wtorku. No i pamiętajcie, że teraz też vlogi. Za chwilę wprowadzam się na nową chatę, więc na pewno też będę Wam pokazywać, co tam się u mnie dzieje. A tymczasem do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Pa!